Dzień dobry Państwu. Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na wywiad z panem Leszkiem Ślazykiem. Pan Leszek Ślazyk jest od ponad 25 lat zawodowo związany z Chinami. Pan Leszek Ślazyk prowadzi i jest autorem portalu internetowego Chiny24. Jest to portal, który na bieżąco informuje, co dzieje się aktualnie w państwie środka. Jest też bardzo ciekawym i obszernym źródłem informacji z Chin. Także zachęcam do odwiedzenia tego portalu, jeżeli ktoś jest zainteresowany, co dzieje się w Chinach, co dzieje się w państwie środka, jak dynamicznie rozwija się ten kraj. Tam możemy się bardzo dużo dowiedzieć. Zanim Państwo przejdą do oglądania odcinku, chciałem Państwu polecić właśnie książkę pana Leszka Ślazyka pod tytułem Chiny według Leszka Ślazyka. Świetny tytuł opisujący ostatnie 30 lat Chin, ich dynamicznego rozwoju, pokazującego Chiny od środka, pokazującego Chiny z perspektywy praktyka, który jest obcokrajowcem, który obserwuje właśnie robiąc tam interesy, robiąc tam biznes, obserwuje właśnie praktycznie, jak przebiegają reformy i zmiany w Chinach. Podczas wywiadu omawiamy właśnie, w jaki sposób praktyczny i sprawny Chiny reformują swój kraj, jak to wszystko się odbywa. I obraz okazuje się bardzo różny od tego, który jest nam przekazywany w mediach. Chiny nie wyglądają dokładnie tak, jak je opisują media, przypisując im, że to jest reżimowy system, który represjonuje swoich obywateli. Tak nie jest chociażby z tego powodu, że Chińczycy w tej chwili bardzo wracają do swojego kraju, mają coraz lepsze warunki życia, a znowu obserwujemy dekadencki okres w życiu cywilizacji szeroko rozumianej zachodniej. Ona ma problem zarówno i z wolnością, i z przeprowadzeniem reform. Także ta książka świetnie pokazuje właśnie spojrzenie zarówno na Zachód, jak i na dynamicznie rozwijający się Wschód. Żeby lepiej zrozumieć cykle i procesy, jakie zachodzą w obu cywilizacjach, zachodniej i tej wschodniej, polecam Państwu również książkę pod tytułem Cykl życia imperiów, napisaną przez brytyjskiego żołnierza Johna Bagota Glaba. Autor urodził się w 1897, zmarł w 1986 roku. Był świadkiem upadku, można powiedzieć, Imperium Brytyjskiego. Po skończonej służbie wojskowej zajął się właśnie historią, zaczął zgłębiać historię cywilizacji na przestrzeni 2500 lat, przestudiował 16 cywilizacji i co ciekawego stwierdził, okazało się, że ten proces wzrostu cywilizacji, ich rozwoju, stabilizacji, tworzenie się dobrobytu oraz później upadek są cykliczne i bardzo podobne. Nawet określił taki okres, w którym wszystkim to się odbywa i okazało się, że tych 16 cywilizacji, ten swój rozwój i upadek miało przez około 250 lat, obejmowało około 10 pokoleń. Myślę, że ta książka świetnie właśnie może pokazać, w jakim stadium jest w tej chwili cywilizacja chińska i w jakim stadium jest cywilizacja zachodnia. Zachęcam Państwa na obejrzenia wywiadu, właśnie rozmawiamy o tych rzeczach. Wywiad, który przeprowadziłem z panem Leszkiem, trwał około 2,5 godziny. Ze względów praktycznych i żeby łatwiej go można było obejrzeć, podzieliliśmy go na trzy części. To jest pierwsza część z cyklu właśnie rozmowy z panem Leszkiem Ślazykiem. Zachęcam Państwa do oglądania. Gdybyście Państwo mieli jakieś pytania, chcieliście się Państwo czegoś jeszcze dowiedzieć od pana Leszka Ślazyka, będziemy rozmawiać z nim w ponownych wywiadach, dlatego jeżeli Państwo zamieszczą komentarze, uwagi, prześlą do nas informacje, możemy o wybranych kwestiach porozmawiać z panem Leszkiem. Także dziękuję i zapraszam do obejrzenia wywiadu.
Związany jestem z Chinami od 25 lat, ale ten związek ma swoje bardzo przypadkowe początki, bo po prostu w drugiej połowie lat 90. zaproponowano mi pracę, której istotnym elementem były konieczne wyjazdy do Chin, gdzie miałem się zajmować po prostu realizacją zadań związanych ze swoimi obowiązkami. No i tak się te Chiny pojawiły. Potem się okazało, że w zasadzie nikt nie oczekuje ode mnie niczego więcej, jak tylko owej znajomości w realiów chińskich, żeby prowadzić różnego rodzaju projekty. Ponieważ no, ja nie byłem osobą, która w jakiś sposób była emocjonalnie przywiązana do tego pomysłu, żeby Chiny odwiedzać, czyli nie fascynowałem się przed swoim wyjazdem ani kulturą chińską, ani językiem, ani chińską rzeczywistością, w ogóle jakoś tam specjalnie te Chiny nie zajmowały mnie specjalnie. To znalazłszy się tam na miejscu, byłem po pierwsze zupełnie nieprzygotowany na tą nową rzeczywistość, po drugie właściwie niemalże od razu zacząłem porównywać sobie, ponieważ to był rok 94-5, zacząłem sobie porównywać to, co się w Chinach dzieje i z czasem rozwija, i porównywać to, co się dzieje w Chinach i to, co się dzieje, co się dzieje działo w Polsce, i tak właściwie pozostało mi do dzisiaj. Od długiego, długiego czasu obserwuję zjawisko takiego rozdźwięku pomiędzy tym, jak te Chiny wyglądają od środka, jeżeli się tam pojedzie, pomieszka, troszeczkę popracuje, a tym, jak są przedstawiane w mediach zachodnich. Zresztą ten sposób przedstawiania Chin jako ciotki samozło, mam wrażenie, się coraz bardziej pogłębia. Natomiast moim idee fix od pewnego momentu stało się zwracanie uwagi na tą prawdziwą chińską rzeczywistość, na kilka istotnych aspektów chińskiego rozwoju, a przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na Chiny jako możliwy przykład postępowania w takiej skali makro, czyli w organizacji państwa, planowania w państwie, reakcji państwa na wyzwania i na potrzeby chociażby społeczne. No i też interesując się zawodowo politologią, też chciałem delikatnie zwrócić uwagę, że kładzenie wszystkich jajek do jednego koszyka, czyli taka zupełnie bezrefleksyjna wiara w sojusz z jedynym słusznym i ulubionym hegemonem dla takiego państwa jak Polska, jest po prostu rozwiązaniem słabym krótkowzrocznym. No, poczekaliśmy chwilę, okazało się, że ten hegemon ma nas w nosie i wygląda na to, że zostaliśmy sobie sami. Pewno bym mógł powiedzieć, że a nie mówiłem i w jakiś tam sposób odczuwać satysfakcję, ale jej nie odczuwam, ponieważ no nie jest to akurat okoliczność przyjemna, kiedy się okazuje, że to, o czym mówię od ponad 10 lat, okazało się takim mówieniem właściwie do siebie. Dużym krokiem naprzód, jeżeli chodzi o moją działalność, jest fakt, że posłuchałem młodzieży. I nie tylko piszę, ale i mówię, czyli uruchomiłem podcast Chiny według Leszka Ślazyka i okazało się, że to był bardzo dobry ruch. Młodzież okazała się być niezwykle rozgarnięta i przewidująca i konsekwencją samego podcastu, oprócz tego, że grono tych ludzi interesujących się tym, co mam do powiedzenia, gwałtownie się powiększyło, jest między innymi książka. No i też również to nasze spotkanie. Panie Leszku, ja myślę, że taki pogląd na Chiny, myślę, że w szczególności w Polsce, to on się bierze, myślę, jeszcze z czasów komunistycznych, że my sobie wyobrażamy, że Chiny właśnie wyglądają tak, jak to było 20-30 lat temu. I mają ten obraz takiego Chińczyka idącego za wołem, orzącego miedzę, a
wydaje mi się, że część wiedzy jest wypierana o Chinach, o tym, co się tam dzieje, zwłaszcza jak praktycznie Chińczycy podchodzą do reform, jak właśnie społeczeństwo myśli o kraju, nie myśli tylko w kategoriach swoich indywidualnych interesów. Czy mógłby Pan opowiedzieć właśnie, jakie były pierwsze Pana wrażenia, kiedy Pan przyjechał, jak Pan właśnie te Chiny widział? No, moje pierwsze wrażenia były przykre, bo to był bardzo nędzny kraj. Ja przyjechałem tam w 1994 roku i to było po prostu, to było strasznie biedne miejsce na ziemi. To, naprawdę, ja trafiłem do jednego z najbardziej rozwiniętych ośrodków, czyli do Szanghaju, a mimo to było po prostu naprawdę bardzo w porównaniu z Polską połowy lat 90., która nie była przecież jakoś specjalnie atrakcyjna, no to Chiny były po prostu o wiele, wiele bardziej zacofane, biedne, nieszczęśliwe i takie no mało, mało fajne, jeżeli chodzi o pierwsze i drugie wrażenia. No, mnie się właśnie zastanawiam się, gdzie była ta iskra reformatorska? No, czy to była tylko jedna osoba, czy to była grupa osób? To mnie zastanawia właśnie też w aspekcie polskim, że gdzie się znajdują te elity, które po prostu myślą o dobru kraju, nie myślą tylko, żeby szybko zrealizować swój jakiś biznes i po prostu gdzieś wyjechać na ciepłe wyspy, tylko tam się właśnie pojawił taka osoba jak Deng Xiaoping, no, który miał bardzo racjonalne i takie no, wizjonerski pomysł. I też się zastanawiam, czy to było właśnie tylko on, czy to była szersza grupa ludzi myśląca o tym, jak zreformować, postawić kraj na nogi. Czy na pewno to była cała frakcja, zresztą Deng był jednym z tych, którzy po prostu przeżyli rewolucję kulturalną. Deng Xiaoping jest bardzo ciekawą postacią historyczną. Tak jak większość polityków i większość osób zajmujących się władaniem, to nie jest miły człowiek, sympatyczny, to na pewno nie. Natomiast to, co jest bardzo istotne, Deng Xiaoping jako bardzo młody człowiek miał okazję wyruszyć, to były czasy Republiki Chińskiej, w latach 20. miał okazję wyruszyć w ramach takiego specjalnego programu z Chin do Francji i spędził, nie przypomnę sobie teraz dokładnie, ale to był okres 2-3 lat we Francji, gdzie po pierwsze pracował jako robotnik, po drugie oczywiście siłą rzeczy otarł się o koncept marksizmu, czy też w ogóle taki koncept filozofii rewolucyjnej, no i poznał świat inny niż Chiny, tak? On trafił po prostu do jednego z najbardziej rozwiniętych państw na świecie. Mimo tego, że pogardzamy Francją nieustannie w przestrzeni publicznej, to musimy sobie uświadomić, że zarówno metr, jak i kilogram, jak i na przykład paleta kolorów, jak i całe mnóstwo innych wielu rzeczy, miar wag, to są koncepty francuskie, które się tam urodziły w XVII, XVIII i XIX wieku. I rewolucja przemysłowa odbywała się zarówno w Anglii, jak i we Francji. I ta rewolucja przemysłowa też była praprzyczyną, prapoczątkiem rewolucji społecznej, której efektem była koniec końców również no, rewolucja początku XX wieku, która się przetaczała przez całą Europę i w której cieniu no, też znalazł się Deng Xiaoping, który potem wrócił do Chin, bo ten program bardzo szybko, tak jak się pojawił, tak się skończył. On musiał wracać do Chin, ale no, to oświadczenie go uformowało. On oczywiście jako młody chiński komunista przystąpił do Komunistycznej Partii Chin, ale z pewnością miał inną wizję nowego komunizmu realizowanego w przestrzeni społecznej niż Mao Zedong, który był po prostu ideologiem, który był dziwakiem, to była postać mocno pokiereszowana mentalnie. W związku z tym
miał zdecydowanie talenty przywódcze, potrafił wokół siebie zebrać ludzi, którzy spowodowali, że to państwo, które było państwem upadłym, no, przede wszystkim uzyskało bardzo konkretne granice i stało się no, wewnątrz, oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu, pewnego rodzaju monolitem, na którym można było dalej przeprowadzić no, te wszystkie reformy, które przeprowadzał Deng Xiaoping. Ale Deng Xiaoping nie był oczywiście no, osobą pojedynczą. My bardzo często mówimy Chiny, Chiny, natomiast zupełnie wypieramy skalę. No, dzisiaj Komunistyczna Partia Chin to jest 90 milionów członków, czyli trzy Polski niemalże. Podówczas tych członków było nieco mniej, ale były to dziesiątki milionów ludzi, dziesiątki milionów ambicji, osobistych celów, ale też i animozji, i pewnych przekonań itd., itd. W związku z tym Deng Xiaoping przejął z tylnego siedzenia lejce tego wielkiego i biednego, wtedy bardzo już naprawdę doświadczonego państwa w 1978 roku, ale dopiero w 1992 udało mu się definitywnie rozprawić z betonem partyjnym i od 1992 de facto mają miejsce te wszystkie istotne reformy w obszarze gospodarczym. Oczywiście pierwszą i najważniejszą reformą, którą przeprowadzono za sprawą Deng Xiaopinga na przełomie lat 70. i 80. było zwrócenie ziemi rolnikom, którą najpierw w 40. latach im podarowano, a potem natychmiast wprowadzono system spółdzielni takich chińskich kołchozów i rolnicy stracili znowu swoją ziemię. Na początku lat 80. ta sytuacja ponownie się zmieniła i taka jest do dzisiaj. Natomiast te zmiany, które sprawiły, że chińska gospodarka i chińskie społeczeństwo ruszyło do przodu, tu początek jest w 1992 roku. Ja tam się pojawiłem w 1994, więc niemalże od samego początku mogłem obserwować i doświadczać organoleptycznie tych zmian. A zmiany w Chinach zawsze od samego początku, zresztą za sprawą tego, co Deng Xiaoping mówił. Miał takie trzy główne myśli, czyli pierwsza, nieważne, pomijając ich istotną chronologię, pierwsza to jest nieważne to, czy kot jest czarny, czy biały, ważne, żeby łowił myszy, to znaczy, że nie ma znaczenia w narzędzie, ważny jest cel, tak? Musimy osiągać cele, dobierając narzędzia do okoliczności i niespecjalnie kręcąc nosem na to, jakimi one w tym momencie są. Druga taka myśl to była myśl mówiąca o tym, że jedynym potwierdzeniem prawdy jest doświadczenie empiryczne. A trzecim, że jeżeli przechodzimy przez rzekę na drugi brzeg, to powinniśmy przechodzić ostrożnie, zawsze badając grunt, zawsze sprawdzając, czy mamy pod nogą kamień, na którym możemy solidnie stanąć. I to się przekłada wprost w to, co w 92 roku się stało, czyli uruchomiono podówczas już na serio cztery eksperymentalne, zupełnie pilotażowe, co jest bardzo charakterystyczne dla Chin, strefy ekonomiczne, to był Shenzhen, Yantian i dwie strefy w prowincji Fujian, które były traktowane bardzo ostrożnie. Znaczy, Komunistyczna Partia Chin zezwoliła na utworzenie tych stref, ale jednocześnie traktowała je jak ciało obce, bo nikt nie wiedział, co z tego wyniknie. W związku z tym, na przykład, żeby dostać się do Shenzhen czy Yantian, trzeba było no, przejść granicę. Po prostu tworzono granice na granicy tych stref ekonomicznych. Uniemożliwiono swobodny przepływ ludności, dlatego że nikt nie wiedział, czym to grozi. Tak, że okej, uruchamiamy nowy żywioł, ale nie wiemy, czym to grozi. I taki sposób funkcjonowania jest charakterystyczny dla tego wszystkiego, co Chiny robią, jeżeli chodzi o reformy do dzisiaj. Czyli jest jakaś potrzeba, ona jest zdiagnozowana, te potrzeby się diagnozuje,
W związku z tym, żeby rozwiązać dany problem, proponuje się jakieś rozwiązanie. Ono czasami ma obudowę teoretyczną, ale czasami jest po prostu takie bardzo spontaniczne. I prowadzi się pilotaż. I ten pilotaż, czyli mamy pierwsze, nieważne czy kot jest biały czy czarny, po prostu bierzemy jakiś pomysł, nie analizujemy go, czy on jest ideologicznie ok, czy on jest etycznie ok, czy on jest ekonomicznie ok. Po prostu mamy ten problem i mamy pomysł. I ten pomysł wprowadzamy w życie. No bo nie ma innej metody potwierdzenia prawdy jak doświadczenie empiryczne. Tak? Przy czym, jeżeli coś wprowadzamy i doświadczamy niepowodzeń, to nie upieramy się przy tym, że musimy zrealizować plan w ten, a nie w inny sposób. Wycofujemy się. Nie ma kamieni pod nogami. Nie wiemy, czy w tym miejscu możemy przejść rzekę. Idziemy kilometr dalej i tam próbujemy. I na tym polega cała filozofia reformowania Chin od początku lat 90. Panie Co Leszku, jest to też jest, tak. To znaczy, muszę powiedzieć, że to jest bardzo racjonalne i wydaje mi się, że w ogóle te trzy założenia to powinny być takimi trzema przykazaniami dla reformatorów. No, można to cały czas odnosić właśnie do sytuacji w Polsce, gdzie po prostu reforma to jest broniona za wszelką cenę, nawet jeżeli ona się nie sprawdza, ponosimy koszty, to mimo wszystko się jej broni, zamiast się wycofać właśnie, tak jak robią to Chińczycy i zmodernizować to. Co więcej jeszcze, bo to jest bardzo jeszcze szczególna cecha, że którą oczywiście wielu krytykuje i jakby nieustannie wyciąga na wierzch, czyli mało konkretu. Mamy do czynienia z na przykład reforma sądownictwa, niech będzie, tak, że cyfryzacja sądownictwa. I państwo, czyli Rada Państwa albo Komitet Centralny w Komunistycznej Partii Chin, albo te dwa organy łącznie, wydają zalecenia i opinie na przykład, takie dokumenty. I to są bardzo ogólne dokumenty mówiące, jaka jest wizja na przykład, jak powinno wyglądać ucyfryzowane sądownictwo, co tam się powinno wydarzyć, a co się nie powinno wydarzyć. I taki projekt jest przekazywany władzom lokalnym, regionalnym. Bo Chiny to bardzo różne miejsca, bardzo różne prowincje, bardzo różne sytuacje, tak? Czym innym jest 25-milionowy Szanghaj, a czym innym jest Xinjiang, czyli największa, gigantyczna pod względem geograficznym prowincja chińska, gdzie mieszka kilkadziesiąt milionów ludzi i występują tak naprawdę dwa duże miasta. No nie można stosować tych samych rozwiązań w Szanghaju i w Xinjiangu, no po prostu nie można. W związku z tym te władze centralne jakby nadają kierunek, natomiast jeżeli chodzi o detale, o obróbkę tego, co Pekin rzucił na stół, no tym zajmują się władze lokalne. To jest bolączka tych lokalnych władz, które muszą to wszystko, co zaordynowano u góry w sposób ogólny, muszą uszczegółowić u siebie w odniesieniu do, i tutaj mamy Monteskiusza, czyli odniesieniu do uwarunkowań lokalnych, po prostu, tak? Nie można tych reguł stosować w oderwaniu od uwarunkowań lokalnych, gdzie mamy po jednej stronie na przykład tysiące kilometrów, setki tysięcy kilometrów stepów i kilka ośrodków miejskich i ultra zagęszczony ośrodek miejski, gdzie mieszka 25 milionów ludzi. I to jest też bardzo, bardzo specyficzna cecha, ponieważ w ten sposób władze centralne uzyskują x sposobów rozwiązania tego samego problemu. I z tych rozwiązań mogą znaleźć rozwiązanie uniwersalne, tak? Czyli na przykład jak chociażby w tym przywołanym przykładzie reformy systemu sądownictwa, no z iluś tam rozwiązań w końcu ostatecznie zostanie przyjęte jedno takie powiedzmy szkieletowe, które będzie miało swoje prowincjonalne warianty. No ale efekt jest taki, że chociażby w przestrzeni sporów internetowych
na przykład jeżeli chodzi o prawa do oprogramowania, no, prawa autorskie do oprogramowania, no to w tej chwili sądy chińskie są w stanie rozwiązać tego typu problemy w ciągu 30 paru dni, bo jest całodobowy sąd internetowy, bo są dowody przesyłane przez strony za pomocą systemów opartych o blockchain, bo są systemy rozpoznawania twarzy, gdzie w takiej rozmowie, jaką teraz prowadzimy, uruchamiając system sądowy, podlegamy identyfikacji, więc występuje takie rozwiązanie, jak również wiele, wiele innych, ale one są na dzień dzisiejszy w powijakach, ponieważ no, chociażby tak, każda prowincja to też inna infrastruktura, inne możliwości techniczne, technologiczne i to jest też idea fix władz chińskich, szczególnie ostatnio podkreślane, że Chiny mają być obszarem common prosperity, czyli dziś ubogie jeszcze te obszary wiejskie gdzieś tam w Chinach centralnych, zachodnich, mają być w jak najkrótszym czasie, czyli w okolicach 2035 roku, mieć takie same potencjały jak wielkie chińskie miasta. Jeżeli w wielkich chińskich miastach funkcjonuje 5G, to 5G, a w 2028 roku i 6G, bo o tym już jest mowa, ma być dostępne po prostu dla wszystkich, bo jeżeli ci ubodzy dzisiaj, chłopi i mieszkańcy małych miasteczek gdzieś tam w odległej prowincji będą mieli dostęp do tej samej infrastruktury, co mieszkańcy Shenzhen, Szanghaju czy Pekinu, to staną się równoprawnymi uczestnikami rynku, nie tylko biednymi beneficjentami jakichś programów pomocowych, ale co już też dzisiaj się udowadnia, no producentami na przykład unikalnych produktów rolnych, które będą mogli sprzedawać na terenie całego kraju, bo jest wszędzie internet, bo na 1,44 mld obywateli chińskich jest 1,6 mld telefonów komórkowych, 980 mln ludzi w Chinach korzysta z płatności mobilnych, które zostały stworzone nie dla wielkich miast, ale właśnie dla tych wykluczonych z systemów bankowych włościan, chłopów i mieszkańców bardzo odległych prowincji i tak dalej, i tak dalej. Koncept po prostu, to co mnie zafascynowało w Chinach, a czego przyznam się, coraz bardziej się lękam, co mogę zaraz wyjaśnić, dlaczego się tego lękam, to jest to, że tak jak pan powiedział, Chiny właściwie do każdego problemu w tej chwili podchodzą systemowo, czyli no tak jak w przypadku produkcji, my gdzieś tam śmieszne historie opowiadamy o przenoszeniu produkcji z Chin gdzieś tam. Oczywiście to są hasła polityków i osób, które nigdy nie miały żadnego kontaktu z żadną produkcją i które nie rozumieją, że produkcja to nie jest fabryka. Fabryka to jest jakby końcówka tego całego bałaganu, gdzie trzeba mieć surowce, komponenty, trzeba mieć ekosystem poddostawców, trzeba mieć, nie wiem, drogę, prąd, takie rzeczy. I w Chinach w ten sposób się podchodzi do tego problemu. Co więcej, Chiny pokazują, między innymi pokazały to w Pakistanie, że tak to działa po prostu, to jest naturalny mechanizm gospodarczo-społeczny. Czyli jeżeli wybudujemy drogę, przy tej drodze wybudujemy co jakiś czas elektrownię, a przy tych elektrowniach w niedużej odległości zbudujemy, czy też stworzymy warunki do stworzenia stref ekonomicznych, to tam będą powstawać fabryki. Panie Leszku, moglibyśmy właśnie wrócić do kwestii wymiaru sprawiedliwości. To mnie niezmiernie ciekawi, ponieważ czytałem gdzieś, że Mao Tse-tung no, wymordował większość prawników i po, powiedzmy, jego odejściu na 40 milionów mieszkańców było około 80 prawników, czyli tak naprawdę ten zawód praktycznie nie istniał. Nie wiem, czy pan ma gorzej. Też takie... Tak, i gdyby pan coś o tym opowiedział i gdyby pan powiedział też właśnie, jak oni odbudowują system i skąd i kiedy znalazła się potrzeba odbudowy tego systemu. To jest ciekawa historia. W 1949 roku proklamowano Chińską Republikę Ludową. W 1958 roku Mao wpadł na taki pomysł, że no, zbliża się dziesięciolecie,
Więc warto by posłuchać ludu, jak bardzo jest zadowolony z tego, jak się no, on sprawuje jako cesarz. I w wyniku tego pytania, i co wy na tą Chińską Republikę Ludową, ludkowie wy moi, pojawiła się wiosna 100 kwiatów. To jest takie bardzo chińskie określenie momentu, w którym bardzo wiele środowisk, bardzo wiele osób głośno wyraziło swoją opinię na temat tego, co się w Chinach wydarzyło w ostatnich 9 latach. Jedną z taką z grup najbardziej krytycznych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa, w ogóle funkcjonowanie tego, o rzeczywistość Chińskiej Republiki Ludowej w tych pierwszych 9 latach, okazało się środowisko prawnicze, między innymi pani, która pełniła funkcję ministra sprawiedliwości. Mało wysłuchał, trochę się obraził, bo się okazało, że jest niewiele osób, które są zadowolone z niego, a jest raczej przewaga tych, które kręcą nosem. W związku z tym zamknął panią minister, zamknął ministerstwo, a prawników skierował, nie mordował ich, on ich po prostu skierował do nauki, na wieś po prostu, reedukacja przez pracę. I oczywiście zlikwidowano już w 1958 roku wszystkie kierunki prawnicze i w 59 wszystkie kierunki prawnicze na uczelniach chińskich, które potem w roku 66 w wyniku rewolucji kulturalnej i tak wszystkie kierunki zamknięto, w związku z tym nauka przestała w ogóle się liczyć. Co jest, te dane statystyczne są jeszcze gorsze, ponieważ po śmierci Mao, kiedy Deng przejął władzę, przeprowadzono pierwszy po wielu latach spis powszechny ludności, bo tych spisów też nie dokonywano. Między innymi chyba w reakcji na Wielki Głód, gdzie prawdopodobnie 48 milionów osób umarło z głodu w 61 roku, w 62. I dokonano tego spisu powszechnego ludności. Wtedy się okazało, nie pamiętam, czy to był 80 czy 82 rok, to też nie jest chyba tak bardzo istotne, natomiast okazało się wtedy, że populacja Chin przekroczyła już 1 miliard. To był jeden z najbardziej istotnych wniosków z tego spisu. Natomiast oczywiście przy okazji spisywania ludności odpytywano tych spisywanych na okoliczność wykonywanego zawodu. Mamy miliard osób i proszę sobie wyobrazić, ile osób zadeklarowało, że są prawnikami podczas tego spisu. Nie potrafię zgadnąć. Niecałe 2 tysiące na miliard. Więc ta dysproporcja była gigantyczna. A czemu byli prawnicy potrzebni? Czemu sąd był w ogóle potrzebny? Otóż okazało się, że Chińczycy mają bardzo duży problem, władze chińskie, te związane z Dengiem, by przeprowadzić proces bandy czworga, czyli wdowy po Mao i jej pobratymców, którzy próbowali jakby zaostrzyć po śmierci Mao, przejąć władzę i zaostrzyć kurs jeszcze na taki bardziej ultramarxistowsko-maoistyczny podówczas. Ta banda czworga została obalona, ci ludzie byli aresztowani, natomiast no, był problem taki, że Chiny jako państwo nie były w stanie przeprowadzić procesu, bo nie było sądów. I to był tak naprawdę pierwszy taki czynnik, pierwszy sygnał mówiący o tym, że no, jest ogromna przestrzeń w chińskiej rzeczywistości, w chińskiej konstrukcji formalnej, której po prostu nie ma, która jest pusta. I dlatego też ten proces członków bandy czworga, byli bardzo długo przetrzymywani w areszcie, a proces zaczął się po wielu latach, dlatego że trzeba było po prostu najpierw utworzyć sąd, trzeba było w ogóle stworzyć no, jakieś chociażby tymczasowe ramy funkcjonowania tego trybunału, który miał no, osądzić no, w tym momencie wrogów państwa. Państwo nie było w stanie osądzać
I to była też konsekwencja działalności Mao Zedonga ta z 1958 roku. No a potem oczywiście pojawiły się wszelkiego rodzaju wyzwania, chociażby to, jak w jaki sposób formalnie nadać chłopom ziemię, tak żeby ją mieli, żeby mieli dowód na to, że są posiadaczami tego, a nie innego kawałka ziemi i tak dalej, i tak dalej. I ten proces odbudowywania prawa, no bo też musimy pamiętać, że w czasach dynastycznych też nie funkcjonowało prawo skodyfikowane. Ten proces trwa cały czas. To prawo właściwie jest zbudowane. Zarzuca się wiele w ogóle temu konstruktowi prawnemu w Chinach, ale zarzuca się mu zupełnie wykluczając i wypierając tą historię, że tam nie było fundamentu w postaci prawa rzymskiego, nie było fundamentu w postaci prawodawstwa chociażby francuskiego, na którym można by było się oprzeć, bo ono przede wszystkim nie było adekwatne do historii Chin i do chińskich uwarunkowań. W związku z tym wszystko, co tam się dzieje, budowane jest od podstaw. Pierwszy powstał kodeks karny. To jest też efekt pracy tych niewielkich środowisk prawniczych. Tutaj też dużo, dużo pomocy udzielały w kancelarie prawne, chociażby z Singapuru. Kodeks karny powstał pierwszy jako ten, który uznawano za pilny. Natomiast kodeks cywilny to jest styczeń 2020. I 2020 chyba został przedstawiony i nie przypomnę sobie, czy przypadkiem w styczniu tego roku, czyli 2021, nie został, znaczy nie wszedł w życie. To jest albo zeszły rok, albo ten rok. To jest kodeks cywilny, pierwszy w historii Chin, które można, tą historię można uznawać za liczącą sobie 2,5 tysiące lat albo 5 tysięcy lat, ale to jest pierwszy w historii kodeks cywilny, skodyfikowane prawa cywilne w jednym zbiorze. Do tego dochodzi oczywiście kwestia prawa handlowego. Mamy mnóstwo innych obszarów, które trzeba zagospodarowywać. No i Chiny robią bardzo dużo, chociażby w obszarze własności intelektualnej, tak? To się też zmienia. Oczywiście to prawo dotyczące własności intelektualnej traktowane było przez bardzo duży czas w sposób utylitarny, czyli ono miało wiele luk i wiele dziur, dlatego że Chiny najzwyczajniej w świecie były zainteresowane absorbowaniem w sposób legalny, tudzież mniej legalny rozwiązań obcych. Natomiast dzisiaj i to jest już bardzo aktualna historia i ona już się uruchomiła 2-3 tygodnie temu. Chiny zrozumiały, że to one będą teraz źródłem patentów i własności intelektualnej, którą trzeba będzie chronić. W związku z tym w miesiąc październik, to jest tak, w październiku uruchomiono te mechanizmy typowe znowu dla Chin, czyli te bardzo ogólne opinie i zalecenia Rady Państwa i Komitetu Centralnego dotyczące stworzenia silnego państwa prawa własności intelektualnej. Takie jest hasło i to ma zostać stworzone w obszarze teoretycznym, jak i praktycznym do 2025 roku i to jest ten deadline wyznaczony środowiskom prawniczym i instytucjom prawnym w Chinach dla stworzenia bardzo szczegółowego i bardzo, bardzo zarazem elastycznego systemu ochrony praw własności intelektualnej, gdzie tutaj tym podmiotem będą prawa, głównie prawa firm chińskich, jak i też firm zagranicznych funkcjonujących w Chinach, ale jednocześnie już ostrzeżono, że na pewno sytuacja się zmieni w ten sposób, że jeżeli do tej pory firmy zagraniczne próbowały z mniejszym lub większym sukcesem procesować się z firmami chińskimi o naruszenie praw własności intelektualnej, to ta sytuacja się wkrótce zmieni. To firmy chińskie będą szukać
gdzie ich rozwiązania bez ich zgody zostały zaimplementowane, wykorzystane przez firmy zagraniczne. I to jest, i wie pan, to jest dla mnie, to też jest jeden z tych sygnałów, który mówi, że Chiny są inne od tego, co, jak, w jaki sposób funkcjonują w tej takiej przestrzeni publicznej, w opinii publicznej, i że ten progres, bo mówimy cały czas o przestrzeni 1992 rok, 2021. No to jest sprint, to jest po prostu jakiś taki szaleńczy bieg, podczas którego dokonuje się tak wiele zmian i przemian. I co jest bardzo interesujące i co jest bardzo ciekawe, między innymi dzięki zastosowaniu przeróżnych technologii, to tempo nie spada. Ja mam wrażenie, że ono wręcz odwrotnie, cały czas jest, to oczywiście to już nie jest ten progres, to przyspieszanie, jakie miało miejsce w latach 90. czy na początku XXI wieku, ale to jest tak, jak ktoś powiedział dawno temu, że jeżeli samochód jedzie z prędkością 30 km na godzinę, to przyspieszenie o 50% robi 45, ale jeżeli samochód jedzie 300 na godzinę, no to przyspieszenie 10% czyni, że ten samochód idzie 330 na godzinę, o wiele, wiele szybciej niż ten, który przyspieszył te spektakularne 50%. I tak mam wrażenie, tak się dzieje w Chinach, na co my z kolei, szczególnie mam wrażenie w Polsce, pozostajemy obojętni albo jesteśmy przez media i przez polityków nastawiani do tego zjawiska negatywnie, a powinniśmy się nim bardzo interesować, bo ono będzie miało przemożny wpływ, może nie na naszą, pańską, moją przyszłość, natomiast z pewnością będzie miała, ta sytuacja miała przemożną, będzie miała przemożny wpływ na sytuację i na los naszych dzieci. Ponieważ tej machiny nie da się zatrzymać, a na pewno nie da się jej zatrzymać w ten sposób, jaki jest proponowany przez Amerykanów, czyli przez sekowanie i tworzenie barier, które akurat w przypadku Chin działają odwrotnie. Czyli czym bardziej Chiny są dzisiaj naciskane i ograniczane, czym większe wprowadza się bariery, tym bardziej te Chiny zbierają się w sobie, tym bardziej, tym łatwiej odkrywają wszystkie swoje niedostatki, dziury w swoim systemie, no i tym więcej inwestują na przykład w naukę, w technikę, w rozwój, chociażby Amerykanie wymyślili, że będą Chiny blokować przez odcięcie dostępu do półprzewodników, zwłaszcza mikroprocesorów, no to Chiny budują w tej chwili największy na świecie w ogóle ekosystem produkcji mikroprocesorów i za 5 lat będziemy po prostu cienko piszczeć, bo się nagle okaże, że jeżeli będziemy chcieli kupić nie te najlepsze, te najszybsze mikroprocesory, ale te najważniejsze dla gospodarki, czyli te, których używamy w samochodach, w urządzeniach AGD, w wielu innych bardzo istotnych dla naszego funkcjonowania przedmiotach i produktach, no to nagle się pewno okaże, że tak naprawdę jedynym stabilnym i rzetelnym dostawcą są w firmy chińskie, których nigdy by nie było, gdyby nie pomysł Donalda Trumpa, że przyłożymy Chińczykom pałą, no bo tak biegną, że nie możemy ich dogonić, w związku z tym im przeszkodzimy. Zakończył się pierwszy odcinek rozmowy z panem Leszkiem Ślazykiem. Zapraszam na kolejne 2 odcinki z wywiadu, który przeprowadziłem 19 października 2021 roku. Gdyby państwo mieli jakieś pytania, chcielibyście się państwo czegoś dowiedzieć od pana Leszka Ślazyka, będziemy jeszcze z nim rozmawiać. Także zapraszam do komentowania, wysyłania pytań. Dziękuję bardzo, do widzenia.